Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tutaj jesteśmy dzisiaj w miejscowości Przedmoście w oddziale 0206 Głogów. W oddziale tym tutaj byliśmy u kolegi Roberta Zguda, aczkolwiek on powiedział, żeby go nie przedstawiać Zguda, tylko Robert Zgud. Tu jest tata, kibic, też hodowca nie, tylko kibic. I tutaj kibic sportowy, piłkarski, kolega, że tak powiem, w branży od kolegi tam właśnie tego, co tam widzimy, Manfreda Bulli, nie dość, że hodowcę gołębi, to jeszcze piłkarza, sportowca, no niestety przeżywa teraz ciężki okres, gdyż został wczoraj czy kiedy? Tydzień temu został zawieszony na 3 kolejne mecze, jako trener nie ma prawa brać udziału w nich, tak? Nie mogę zasiadać na ławce nie może zasiadać, ale widzimy, tam teraz się zajmuje pojnikami, które tutaj są przygotowywane dla gołębi, które są jeszcze tutaj w powietrzu na locie. Dzisiaj tutaj w oddziale 0206 mamy lot trzeci. Jest to lot z odległości 200 około 220 km. Z Belic. Tak, to więcej może nam o tych rywalizacjach, które są tutaj w oddziale, jak im idzie, to powie kolega Robert. W chwili obecnej dość dobrze nam tutaj te pierwsze dwa loty poszły. Z pierwszego lotu tam mieliśmy w pierwszej setce chyba 44 gołębie, z drugiego lotu troszeczkę mniej, 37, ale za to już wcześniej zaczęły siadać te gołąbki. Konkurencja w naszym oddziale jest bardzo duża, no tutaj Daniel Kałużny nie odpuszcza jak co rok, tak Edek Gablika też nie odpuszcza. Myślę, że jest z kim rywalizować. Będziemy rywalizować do samego końca, no staramy się, żeby to wyglądało jak najlepiej, no ale w chwili obecnej jeszcze nie było tych gołębi, żeby były pierwsze. Tutaj kolega Robert ma teraz tutaj do pomocy właśnie tutaj Manfreda, który tam chodził. Właśnie widzieliśmy, on się schował teraz tam już w tych gołębnikach. A jeszcze jest Grzegorz z Zasadą, gdzie pojechał chyba na komunie. Pojechał na komunię, także jego nie ma, ale to chociaż jeden dzień sobie wolnego zrobił, żeby nie oglądać lotu, to pojechał do domu w sprawach rodzinnych. Jemu się nerwówka nie udzielała. Tak, bo Grzegorz jest też nerwowy trochę. Tutaj dlatego Roberta się zapytam, on ma taki bardziej luźny stosunek, podejście i więcej tak powie nam obiektywnie. 207 gołębi dawałeś chyba na pierwszy lot, tak dawaliście? Tak, na pierwszym locie było 207 gołębi. Przyleciało wam ile wtedy? 197. 7? Na drugi lot ile poszło? Daliśmy 197, wczoraj włożyliśmy 195 i jeden bokiem poszedł, bo przez przypadek włożyliśmy go do innej klatki, nie z tej drużyny. Już czyli macie bardzo małe straty. Trzeci lot, a macie 196 gołębi, czyli z tego, co szybko policzyłem, 8 sztuk wam niejako brakuje. Nie, no więcej, 8, 11. Bo 200... Aha, bo ja nie umiem liczyć, sorry, przepraszam, 27. przepraszam, pomyliłem się. 11 sztuk od początku nam brakuje, tak więc straty są niewielkie. To w oddziale w ogóle nie ma takich dużych strat, z czego wiem. U większości hodowców straty są takie dość niewielkie. Tutaj jeszcze najważniejsze pytanie, bo kiedy tutaj byliśmy wcześniej u kolegi Roberta, nie mówiliśmy w ogóle o gołębiach lotowych, ponieważ takich jeszcze nie miał, dopiero się teraz tych lotników dorabia, a gołębie prezentowaliśmy zawsze tutaj, te gołębie rozpłodowe. Tutaj przypomnijmy, z Jocher Botsem, kiedy tutaj byliśmy, z Manfredem Bullą, oglądaliśmy te gołębie, to było właśnie oryginały Jocher Botsa, to były oryginały Gabiego van den Abele, Kopmany, Prangego, no masę innych gołębi. I te gołębie młode, które tutaj mówisz, te 207 sztuk, które zaczynaliście sezon, to było wszystko po tych właśnie gołębiach z tego rozpłodu, czy jakieś jeszcze inne? Wszystko jest z naszego rozpłodu, wszystko jest tutaj wychowane po tych najlepszych gołębiach rozpłodowych tutaj ściąganych. To, co najlepiej się pokazuje na chwilę obecną, no to głównie Herbocy i van den Abele. Tak? To w ogóle nie ma dwóch zdań. W tych pierwszych dwóch lotach tutaj zdeklasowały pozostałe gołębie, nie ma nawet o czym mówić. Choć też pokazują się gołębie gdzieś tam w mniejszej ilości, może bo też mniej ich było wyhodowanych z Leo Heremansa. I bardzo dobrze też pokazują się kopmany. Tak. Kopmany. Tutaj właśnie mamy rzadko taką możliwość w Polsce oglądać rywalizację gołębiami, które tutaj nie jeden z nas by przeznaczył do rozpłodu. Tutaj takie gołębie kolega testuje niejako jako lotowe, co jest ewenementem, prawda? No chyba tak. No, próbujemy. Są wartościowe gołębie. Próbujemy tutaj zobaczyć, co tutaj będzie się najlepiej sprawdzało i na czymś trzeba tą hodowlę oprzeć. No. Na chwilę obecną wygląda na to, że te gołębie z tych najlepszych, po najlepszych gołębiach, z najlepszych gołębników, że naprawdę się sprawdzają. Także ta rywalizacja między nimi i te różnice czasowe to są takie naprawdę niesporadyczne i niewielkie. Tutaj do pomocy przy tych gołębiach, prowadzeniu gołębi lotów, gołębi młodych, to jest kolega Manfred Bulla. Przy pomocy, no głównie prowadzi gołębie lotowe Manfred Bulla. Tak. Tak, no właśnie, to ja bym tak już przy pomocy mówię, żeby tak nie było, że tylko on, nie, ale... Nie pozwoli w ogóle podejść do gołębi. Nie pozwoli. Tutaj zaraz on przyjdzie bliżej, to się zapytamy, ale ty jak nam powiedz jeszcze, bo tak, stosujecie karmę jakiej firmy?
Karma Goldwings. To samo co u Manfreda było w sklepie. Manfred tutaj na tym leci cały czas. No jak widać sprawdza się to bardzo dobrze. Przepraszam, bo informacja to być może... Tutaj widzimy, kolega Robert rozmawia przez telefon, dostał właśnie informację, że gdzie się pojawił? W Głogowie, tak? W Głogowie mamy Głogowie. Już w Głogowie, Głogów to jest 6-7 km bliżej. 8. 8 tutaj względem... 6. No, czyli powinniśmy... I u kogo to jest ten gołąb? Chyba u Kwiecińskiego, nie jestem pewny, ale... Aha, czyli już jest. Są w Głogowie gołębie. On tam się zainteresował, Manfred, on tam przygotowuje herbatkę, gdzie gotował rano, bo to... Za jakieś kilka minut mieć gołębie u siebie. Zobaczymy. 7 km już. Tutaj rano, bo my tu się jesteśmy od godziny już tam między 7 a 8, jakoś zaczęliśmy obserwować niebo i patrzeć, to wtedy było zachmurzenie większe, ale tutaj bardzo dużo przelatywało różnego rodzaju grup gołębi, ale to były najprawdopodobniej gołębie, które tutaj w okolicach Głogowa są wypuszczane. Tak, jak akurat w Głogowie kilka oddziałów wypuszcza gołębie bardzo często i... Ten lot dzisiejszy skąd jest? Nasz? Tak. Tak jak wcześniej mówiłem, lot jest z Belic, około 220 km. Tak, gołębie tak. Wypuszczone 7.15, no czekamy. Ile gołębi cały oddział zakoszował? A tam będzie około 4000 dokładnej ilości. Mhm. Czyli trzeci lot około 4000, czyli tak. Ilość jeszcze... Zaczynaliśmy 4300, na drugim było 3800. O, pewnie kolejne informacje o gołębiach, u kogo gdzieś są, zobaczymy. Masz gołębia. O. No widzimy na bieżąco. Kto teraz? Dwa poszły do nas. Dobra. Tutaj zobaczmy podczas czekania, to zawsze taka nerwówka. To ten pierwszy u ciebie. Każdy by chciał, żeby te gołębie były. My popatrzmy, kierunek, z którego powinien lecieć, to jest tam, tak? Tam. Będziemy patrzeć, akurat mamy tutaj... U Daniela Manfred jest już gołąb. Czyli Daniela Kałużnego? Tak, u Daniela dwa poszły dalej. Zobaczmy, ja myślałem, że już sportowiec nie pali. Tego chyba mamy. O, zobaczmy. Leci gołąb jeden, ale nie. A może? Nie. Tam widzimy go. No tutaj są foteliki. Ten z piłeczką, Manfred. Ten z piłeczką. To Manfred, choć teraz jak mamy chwilę, to powiedz jeszcze, bo już wiemy, że Karmę Goldwings stosujecie, czy jakieś specjalne odżywki, preparaty, czy to są po prostu jakieś wynalazki nowe, czy to co miałeś u siebie już wcześniej też. Czyli powiedzmy, co to jest na przykład. No bo przy okazji musimy też zareklamować, czy te krople Goikensa się sprawdzają? Oczywiście. Tutaj właśnie je stosujesz? Tak, gołębie nie miały adeno, albo takie minimalne, lekkie. I papierosy oczywiście. Odkażanie pierwszy dzisiaj. Dzisiaj pierwszy, no dobrze. Nic, czekamy, patrzymy na te gołębie, może coś zaraz przyleci. Ile z reguły minut tak trzeba czekać? No z reguły to zaraz były, tak jak w Głogowie były, to powinny być zaraz. No, chyba, że nas koledzy zrobili w konia. Przygotować mnie raczej nie. A przyszły tam pojedyncze gołębie? Tak. Mamy akurat bez wiatru, tam w miejscu wypuszczenia jaka pogoda była, nie wiesz tego? Czy ładna wiesz? Pogoda była, natomiast tutaj bliżej u nas podobno gdzieś tam po drodze jest lot z wiatrem, że gdzieś tam w miejscowości. O! Trzy nasze już. Trzy gołębie, o są, widzimy, tak. I z kierunku nadleciały. Jeden chyba czerwony, tak? Czy płok? Nie, szpak taki, co? Nie. Szpak. Szpak to co to jest za go? A nie, to nie szpak, to trzy szpaczka. Szpak. Nie. O. I są następna grupa, 2, 4, 6. I 3, 9 razem jest, ale ciekawe, tamte mogą być. O, jeszcze tutaj te dwa latają, zobaczmy. Jest taka grupa. Przypomnijmy, wczoraj, kiedy byliśmy na wspólnym gołębniku w Czersku, tam też tak przylatywały gołębie, nie było wiatru. O, widzimy, siadają. Zaraz zobaczymy, jak się odbijają. Gołębniki są tam zlokalizowane, tutaj troszeczkę bliżej podejdziemy. Tutaj zegar, widzimy, na płocie jest. O, i... Czyli o której godzinie mamy pierwszego gołębia odbitego? 9.49 chyba. 49.01, a... Pierwszy typowany... Tak, a to są gołębie, wypuszczone były o godzinie 7.15, bo tego nie powiedzieliśmy. O. Mówiliśmy. Przepraszam, tu mamy tu herbatę, zobaczmy. O, tu będzie stygła teraz, bo widzę, się paruje. 7, tak czy 6? A to jeszcze jeden siedzi, tak? Nie, lata chyba jeszcze. 6 sztuk. 6 sztuk już jest. O, wczoraj, ja tego dokończę, ten wątek, wczoraj też na wspólnym gołębniku w Czersku, też tak było bez wiatru, lot 170 km i też tak kapały przez cały dzień tam. Zobaczymy tutaj. Miejmy nadzieję, że za chwilkę kolejne. Do tej pory były te loty udane. Nie było tak, raczej się zlatywały te gołębie dość szybko. Tak więc... no. Czyli będziemy tutaj czekać na kolejne ptaki. Idą bardzo... Pojawił się kolejny gołąb. On tu krąży teraz.
Jeszcze jest jeden. O, widzimy wiatru, tu akurat w tym miejscu nie mamy praktycznie żadnego. I wszystko z kierunku, widzę, idzie, nie? Z kierunku ładnie. O. Jeszcze ma siłę żelaza. Tak. Przeleciał tyle kilometrów, ale jeszcze ciągle krąży. Gdzie on tu jest? O tu, nie. Tutaj nam trochę szpaki. Trochę nam szpaki biorą, zakłócają, ale tutaj widzimy, o jest. Tam jest też jakaś stado, ale to jest czyjeś. Ktoś tam oblatuje, tak czy nie? Tak. O. A następny. O, są kolejne trzy sztuki. Razem już. Wszystko lata. Ale widać, że lot był. Że lot musiał być taki trochę. Z wiatrem, bo te gołębie roztrzepane. Tak. Jaką miałem mniej więcej prędkość teraz? Ile były? Zaraz, 9.49. No, 1300 powinno. Tak, coś. 1300, tak. Coś takiego. O. Słyszymy. Tutaj troszeczkę te choinki nam tentuje, przepraszam. O, i teraz stado idzie. Tam. O, będą siadać zaraz. Około 10 sztuk. 8, 11. 11. Te szpaka widzę znowu. Nie, to tam. A pardon, to jest rzeczywiście taki mocno pstry. Widzę tutaj w dwóch gołębnikach maszty lotowe, tak? Tam jeden wlot jest, widzę na tym gołębniku na wprost i tutaj po lewej stronie w tym nowszym. Wszystkie weszły, tak? Już 20 sztuk jest, tam jeszcze jeden siedzi wyżej, zobaczmy. O, ale ciągle widzimy, obserwujemy, jak przylatują. No, tu mamy kolejne stado, grupa, też jak z tego co policzyliśmy, 11 sztuk, o, zobaczmy, oderwały się już pierwsze, siadają, bardzo szybko wchodzą te gołębie. O, ja muszę zdjąć kamerę i wyżej, tak, o, zobaczmy, wchodzą bardzo ładnie. O. Jeszcze jeden lata tutaj. O. No popatrzmy, tu kolega ma tak zrobione, że cała posesja zawierająca gołębniki jest przykryta siatką, także nawet jakby z rozpłodu coś uciekło, to zawsze zostanie pod siatką, a tylko gołębie lotowe mają wloty wyprowadzone na zewnątrz, u góry. O. Są. Chodź. Na razie jest dobrze, po kolei dochodzą, o, jeszcze więcej, 4 sztuki, 5, 6, 5 sztuk jest. O. Wszystko z kierunku ładnie idzie. Tutaj 3, a tu gdzieś chyba przeleciały 3 sztuki. To czyjeś inne były te dwa, nie? Chyba tak, o. O. Słyszymy tam zegar dźwiękiem potwierdza, że się odbił gołąb. O, i kolejny, i jeszcze grupa kolejna, 7 sztuk chyba. 2, 4, 6, 6 sztuk. O. 7, 8, o, więcej już jest, kolejne, następne. Tutaj się wypogadza rano o tej 7 godzinie, 8, kiedy tutaj byliśmy, to troszeczkę było zachmurzenie, nawet jak dojeżdżałem tam w pewnych miejscach padało, natomiast teraz jest już tak ładnie, pogodnie. O. Wołaj Robert, bo dla ciebie na górze. Bardzo szybko wchodzą. Ile tam już jest, Robert? 37 sztuk i kolejne dochodzą. O. Nie, zasadniczo wszystko z kierunku tam. No. O. Tu krążą te gołębie. Chwilkę, ale siadają. O, widzimy. Bardzo podobna sytuacja, jak wczoraj byliśmy na WG Czersk. Tam też tak było, że przychodziły
w mniejszych grupach przez dłuższy okres czasu. Ale widzę, że je poszarpały i to ostro. Tam dwa, ale to chyba nie stąd, to przechodzą dalej. I tam cztery z daleka, ale wszystko z jednego kierunku. Na szczęście nie przewiane są o... No też. No tak, jak taką tempem będą przylatywać, to jest 190 kilka gołębi, to dość szybko nazbiera się. No. Trzy, tak. No, cały czas za tej stodoły tam wylatują praktycznie. Oj, 4-5 statko malutkie takie. 6. 47 mamy w tej chwili. No, jak już masz teraz więcej. Tu już jest 2, 4, 6, 7, 8. 8, 9 jest jeszcze w powietrzu. Ten taki pstry, niebieski pstry, nie? Biały mirotarz. No. No tamten też chyba nie ten, bo na oborze usiadł. No tutaj szpaków stado to nie. O, tam jeden kolejny doleciał. Teraz. Dwa następne. Tu dwa też, o. O, ten odlatuje. Gdzie one są? O, tutaj. 5 sztuk. Zapewne hodowca jakiś dzwoni. A z góry jak przysiadają. O, cały czas tutaj przylatują te ptaki. Następny tam idzie środek. No, jeszcze dwa chyba krążą. Czy już wszystko siadło? Chyba wszystko siadło na razie. Czekam. Jeszcze dwa chodzą. Tylko z tyłu tam nie mogę za bardzo. Pod słońce. O, jest, rzeczywiście. Tu jeszcze jeden jest. I drugi. Tutaj. Kolega z tyłu podpowiada. O, zobaczymy. No, zaraz siądzie zapewne. Trzeci jeszcze jest. Trzeci, tak. Z boku przyszedł. Przeleciał. Następny, czwarty. Czwarty. No. Niektóre tak ładnie od razu. Tutaj z tyłu widzimy jakieś stado krąży, ale tutaj w okolicy jest dużo hodowców, co puszcza, korzystając z ładnej pogody, także zawsze coś tutaj lata. Ale nas interesują te, co tutaj dolatują. Tak. O, a tu jeden dochodzi jeszcze, o, widzimy. Wracają, też powroty mają. Mhm. A dla nich jest szczur, zobacz. Tak. Jest to duży toko. O, trzy są. Słyszeliśmy, szedł kolejny. Siadają to jak ten, patrz, krążą był. Chyba się porozbijały gdzieś tego. To już chyba 70 jest, co? Około 70. Przypomnijmy, 13. O, właśnie. Pierwszy przyszły 9:49, a mamy teraz ile? Która minuta? 64. A która jest godzina teraz? 9:49 i jedna sekunda. Czyli mamy 10 minut i 64 gołębie. Tutaj jeszcze 3 sztuki, to zaraz będzie 70. O, jeszcze jeden. O, to cały czas dolatują. Czy lot będzie dla was dobry, czy ten, to na pewno w czołówce, ale średni? Tak, raczej taki średni. Zobaczymy. O której macie otwarcie zegarów? O 15. Ale bardzo ładnie wchodzą. O, widzimy, siada. O, tu z wysoka tak zszedł. Chodź. Jeszcze jeden na dachu nam został. Chodź.
O, i już odbity. No i na razie te, co latały, chyba wszystkie weszły. Zobaczymy, ile ich jest. Podejdziemy tutaj do zegara. Zobaczmy, tutaj systemu Tauris zegar jest. Jest razem 75 gołębi. O, mamy kolejne ptaki. Tam było 75, to są... Tam już dwa weszły wcześniej, chyba około 80 już będzie razem. Cały czas dolatują i wszystko fajnie, że z kierunku. Na razie nic nie mamy takiego, żeby było przewiane. O. Z której strony? O, tu widzimy dwa, z nad stodoły. Tam kolega stoi trochę dalej, to widzi troszeczkę więcej. O, tu. Tu trzy. O, tam następny. To z 80 już jest? 81. Czerwonego mamy na dachu. Jednego. To chyba pierwszy czerwony, co? Nie, chyba był. Był? Ale dzisiaj widać, że te wcześniejsze gołębie siadły dużo gorzej niż te. Wcześniejsze znaczy się późniejsze. Znaczy wcześniejsze gołębie, tam bliżej początku roku, te pierwsze gołębie siadły dużo gorzej niż te późniejsze. Czyli te, te młodsze? Młodsze dużo lepiej. Dużo lepiej. Ale wiesz, że dosłownie... Do tej pory te loty były trochę cięższe. Tak? Słuchaj, dosłownie dokładnie tak samo wczoraj na WG Czersk. Też Sebastian zauważył, organizator Sebastian Selnicki, że te gołębie właśnie młodsze wczoraj, trzeci lot konkursowy był, też siadły lepiej przed tymi starszymi. No to tutaj u nas też widać dzisiaj, że jest taka dysproporcja. Do tej pory było odwrotnie. Mhm. O, na razie mamy chwilę przerwy w przylocie. Chyba cztery kolejne są. Wszystko też z kierunku ładnie. Jeden już szedł. Już półmetek chyba zaraz będziemy mieli, co? Tutaj jeszcze są 196 czy 7? 6, czyli 93-4 sztuki, to jest połowa. O. Teraz już wszystkie weszły. Czy widzimy 92 gołębia? Tam już na zegarze przed chwilą sprawdzałem, jest 91 odbitych. I tu jeszcze jeden, czyli 93. Co? A, chyba nie. Nie, przeleciał. Mhm. Widać, dosprawnie im to przychodzi lądowanie i wchodzenie. No. Popatrzmy. Podjedę bliżej tutaj, żeby zobaczyć go. No. Tak jak w jakiej kondycji są, pokażemy tutaj jednego gołębia. To akurat gościnny jakiś. A, gościnny, bo tak właśnie miał te podbarwione te. 0206, 51, 20. Najadł się, napił. No. I zaraz wejdzie z powrotem. O, i dwa następne w międzyczasie. Ja rzeczywiście, twoje nie mają tych barwień pod skrzydłami. Ale tyle dwie sztuki, czyli masz 91 czy 2 teraz odbite? 91. 91 i dwie sztuki tutaj. U góry, tam jakieś stado, ale to nie są te gołębie tutaj z tego gołębnika. Tak. Widzimy, kibice dopisują, cały czas patrzą. Teraz to już te gołębie po konkursie raczej. Już dawno. O, są dwa kolejne. Trzy, cztery. No tutaj dwa i dwa wcześniej. Niedługo do setki podejrzewam dobijemy. Już paki, jaskółki. Teraz akurat jaskółki są. Tutaj tak się troszeczkę mylą nam z gołębiami. Następne trzy. Tu pięć w powietrzu. Pięć w powietrzu jeszcze jest, no. Cały czas możemy sobie oglądać, jak te gołębie siadają. Teraz sobie zobaczymy też w gołębniku.
jak wyglądają te gołębie, w jakiej kondycji są. W jakiej kondycji, tak jak patrzyłeś, są zmęczone po locie, Robert? W miarę dobrze. Nie, są zmęczone, za stodoły. To widzimy, że za stodoły, bo tak dokładnie latają z kierunku. Ile jest wszystkich? 104. 104 sztuki już, o. Chodź. On tam sobie siadł. Ten jeden chyba nie jest wasz, co? Co siedzi na tej kalenicy tam u góry? A, jeszcze raz wrócił. O. Tam sobie jeden wchodzi, siedzi przy wlocie. Jeszcze troszeczkę tych gołębi jest w powietrzu, jeden lata, widzimy. O, 106, 105 chyba będzie, ten 106. Tak pobieżnie, jak liczę, to tak powinno być.